Dzień dobry Państwu. O czym Radek Sikorski gaworzył z Annaleną Baerbock, co napisał Duda do Tuska, jak się czuje lewica, czy ją coś boli po tym, kiedy PO powiedziała, że razem nie pójdą do wyborów. O tym w dzisiejszych rozmowach strajku komentarze dnia. Moim gościem jest jak zwykle gościem, gospodarzem, mówię, jeszcze raz się mylę za każdym razem, Bojan Stanisławski, kłania się też Maciej Wiśniowski. Witamy Państwa serdecznie. Bojan, zacznijmy może od listu, bo to się szybko będziemy o tym mówili. Od listu pana prezydenta Dudy do pana premiera Donalda Tuska, który napisał, pozwolisz, zacytuję, wobec postępujących działań ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana Adama Bodnara, zmierzających do niezgodnego z prawem usunięcia z urzędu prokuratora krajowego pana Dariusza Barskiego oraz powołania przez pana premiera na nieznane polskiemu porządkowi prawnemu stanowisko pełniącego obowiązki prokuratora krajowego pana Jacka Bilewicza, zwracam uwagę pana premiera na konsekwencje dla państwa polskiego oraz obywateli tych niezgodnych z prawem działań. I powiedział pan prezydent, odpowiedzialność za skutki tych działań, w szczególności wobec obywateli, w tym ofiar przestępstw, obciążać będą osobiście pana premiera oraz pana ministra Adama Bodnara. No, jak widać, sztuka epistolograficzna w polskim państwie kwitnie i to jest, zdaje się, jedyny sposób na prowadzenie w tej chwili polityki. W dalszym ciągu nie widać nikogo poza Krzysztofem Bosakiem, który znalazł albo chciałby znaleźć wyjście, to trochę lepsze sformułowanie, chciałby znaleźć wyjście z tej sytuacji. Ale to jest, nie wiem, może pan prezydent ogląda nasz program, bo to jest dokładne powtórzenie tego, o czym myśmy mówili parę odcinków temu, że ten cały bajzel, który się dzieje w prokuraturze krajowej i w prokuraturze i w prokuraturach w ogóle w Polsce, no będzie właśnie skutkował tym, że będzie łatwo bardzo podważyć wyroki, porządek prawny. No mówiąc krótko, za kilka miesięcy bądź lat, no naprawdę nie będziemy wiedzieli, w co ręce włożyć, ponieważ będą na to skargi i zażalenia i zasadne, ponieważ to państwo odpowiada za to, żeby był porządek w wymiarze sprawiedliwości, a w tej chwili państwo nie robi nic, żeby ten porządek zaprowadzić. Jak myślisz, czym to się w ogóle skończy? To jest idiotyczne pytanie, bo ja się pytam o to od 10 odcinków, czym to się skończy i zgodnie przychodzimy do wniosku, że niczym. Tak, myślę, że się niczym nie skończy. To znaczy skończy się zapewne, na razie tak to wygląda. No, trudno przewidzieć z jakąś taką pewnością i tutaj stanowcze stanowisko sformułować, ale no skończy się pewnie jakąś, na razie się zapowiada, że skończy się jakąś wygraną w polu, że tak mickiewiczowskim językiem powiem, Donalda Tuska, no a potem to tak właśnie idąc tą analogią literacką, no wygrasz w polu, to wygrasz i w sądzie, prawda? Więc wydaje mi się, że to raczej w tym kierunku będzie wszystko zmierzało, zwłaszcza, że tę bitwę, powiedzmy symboliczną, jeżeli chodzi o tamte postaci, powiedzmy Wąsika i Kamińskiego, no to obóz prezydencki czy obóz pisowsko-prezydencki przegrał. No więc nie ma powodu, żeby miał wygrać jakieś inne. Tutaj jeżeli chodzi o tego prokuratora, no to omawialiśmy to, no nie jestem pewien, na ile jest sens, żeby do tego wracać, bo właściwie moglibyśmy tylko powtórzyć te same argumenty. No, dla mnie jest oczywiście ta sytuacja z samym tym prokuratorem Barskim jest kuriozalna, dlatego że tu trzeba też dodać, i to wydaje mi się, że warte jest akurat podkreślenia i przypomnienia, nawet jeżeli już to kilkakrotnie tutaj konstatowaliśmy, że prokurator Bilewicz, który w tej chwili pełni funkcję nieprzewidzianą rzeczywiście polskim prawem, pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, to jest prokurator, który został zatwierdzony przecież i przyjęty do prokuratury krajowej przez prokuratora Barskiego, który prokuratorem nigdy według Adama Bodnara nie był, ale był tylko wtedy, kiedy Bilewicza akurat przyjmował do pracy. No to wtedy był, a potem i wcześniej już nie był. Tylko w tym jednym, prawda, magicznym momencie. I dzięki temu można było go wyznaczyć na nieistniejące stanowisko. Więc takie rzeczy, no takie rzeczy są moim zdaniem no z jednej strony symboliczne, a z drugiej strony bardzo wymowne, no jeżeli chodzi o to, w jakim stanie, nie wiem, prawnym, konstytucyjnym, nie wiem, filozoficznym, można powiedzieć, znajduje się w tej chwili polska państwowość. No i tyle. No i moim zdaniem będziemy czekali na to, aż wszystko to się jakoś siłą okoliczności naprostuje, uporządkuje czy coś takiego. Widać, że idzie atak, jeżeli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o Adama Bodnara, atak idzie tyraliery. Tutaj wszystko po prostu kosimy tak, jak leci. Tu prokuratorów jednych wysyłamy na przymusowe urlopy, innym zakazujemy wstępu. No, różne takie się dzieją okoliczności. Unia Europejska przyjęła postawę taką
no, można powiedzieć, taką dyskretnie milczącą, więc rozumiem, że przyzwolenie jakieś jest. Na wszelki wypadek przecież były te jeszcze wizyty tam w ambasadzie przy ulicy Pięknej w Warszawie, żeby była te fotografie w stylu selfie, prawda, z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, no, które rozumiem, że miały dać do zrozumienia opinii publicznej, a zwłaszcza opozycji obecnej, miały dać do zrozumienia, że to jest błogosławieństwo Wielkiego Brata na te działania i żeby oni mogą sobie zaprowadzać samorządność, przepraszam, praworządność, tak jak będą chcieli i tak jak uznają za stosowne, czy też będą stosowali prawo, tak jak powiedział Donald Tusk, tak jak oni je rozumieją. Więc to moim zdaniem jest po prostu wszystko taka, no, logiczna całość. Ona jest oczywiście, no, to piękna fraza. Ona nie jest zgodna z. To piękna fraza była, tak jak je rozumiemy. Tak. Oczywiście. Nawiasem mówiąc, to jest bardzo podobna fraza, w sensie jakościowym, bardzo zbliżona do tego, co kiedyś Jarosław Kaczyński powiedział, że on tutaj przyszedł zabrać głos bez żadnego trybu. No to jest trochę podobne. Przy tym zabrać głos, no, zgodnie, prawda, z systematyką regulaminu Sejmu, tak jak go rozumiem. To jest po prostu powtórka z rozrywki, wszystko jest po prostu na troszeczkę innym poziomie się rozgrywa. No i nam jako obserwatorom, według mnie, przychodzi spoglądać na to i no starać się zachować pogodę ducha, no dlatego, że ta pogoda ducha nas zawsze uratuje, nawet jeżeli będziemy musieli stanąć przed obliczem wymiaru sprawiedliwości, no to wtedy będziemy, nie wiem, może ciągnąć zapałki i tak się zastanawiać, czy tam sędzia nierządny, czy praworządny będzie, czy jaki tam sędzia będzie sądził w jakiej sprawie. No to są takie Michałki, no, z których dzisiaj po prostu składa się polska państwowość. No i przychodzi tylko pogratulować wszystkim apologetom transformacji, więc właśnie gratuluję, rzeczywiście, no. Nieźle to wyszło, bo tam 30 lat. Na ścieżce i na kursie. Natomiast wszystko, jeżeli chodzi na ścieżce i na kursie, natomiast wiesz, jeżeli tylko dodam, że jeśli chodzi o pisanie listów, znaczy Maciej, no ja też mogę napisać list, no, do prezydenta Dudy i mogę wysłać list, wiesz, przypomina mi się w takich okolicznościach, gdy jest taka jakaś ostentacyjna niemoc jest demonstrowana, zupełnie nie wiem po co, to przychodzi mi zawsze do głowy takie spotkanie pod koniec lat 90., już nie pamiętam, czy w 97 czy 8 roku, ja wtedy należałem do Organizacji Młodzieżowej Polskiej Partii Socjalistycznej, której przewodniczącym wówczas był Piotr Ikonowicz i pamiętam, że po którymś tam jakimś takim konwentyklu naszym, na zebraniu po prostu, które tam odbyliśmy zgodnie z jakimś regulaminem, statutem czy coś takiego, no to ponieważ się zjechało bardzo dużo osób z całego kraju, no to tam posiedzieliśmy trochę i jeszcze porozmawialiśmy o różnych rzeczach, a wieczorem, gdy już wszyscy byli, no, w dobrych nastrojach, że tak powiem, no to przyjęliśmy specjalną uchwałę o tym, że obłożymy od następnego dnia, czy tam od następnego wieczoru, czy tygodnia, od następnego poniedziałku embargiem Stany Zjednoczone Ameryki. To mniej więcej myślę, że taka sama jest moc sprawcza tego listu prezydenta Dudy do premiera Tuska, jak ta nasza właśnie uchwała sprzed tam 20, tam nie wiem, 6 lat. Bardzo to jest celne porównanie. Myślę, że rzeczywiście to przejdzie do annałów historii, te właśnie pisanie listów jednych do drugich. Ale wiesz, ja ci powiem, są urzędnicy, którzy urzędowo muszą spoglądać na nasze państwo poważnie, chociaż zachowują się różnie. I jednym z nich jest pan Radek Sikorski, minister spraw zagranicznych Trzeba Trafu, który udał się po wizycie w Kijowie, gdzie opowiadał różne rzeczy, z których zapamiętać warto tylko tę jedną, że Polska uczyni wszystko, żeby ta wojna na Ukrainie trwała jak najdłużej i żeby Ukraińcy jak najdłużej się wykrwawiali. I teraz pojechał do Berlina, żeby spotkać się ze znaną intelektualistką Annaleną Baerbock, tą samą, która zakomunikowała wyborcom niemieckim, że po wyborach to już przepraszam, to już oni nie mają prawa głosu, bo skoro wybrali, to teraz muszą się słuchać. No, ale wymienili się państwo różnymi opiniami. Nie, natomiast oczywiście. Natomiast to, co mnie w tym wszystkim zainteresowało, to, że pan Radek Sikorski, który już w maju 2012 roku, nie wiem czy pamiętasz, wezwał Niemcy do przewodzenia Unii Europejskiej. Powiedział, żeby one wzięły na siebie odpowiedzialność, żeby przewodziły Unii Europejskiej. Dobrze, tak. I teraz mniej więcej mówi coś podobnego, ale podstawia jak ta żaba, podstawia nogę Polski, że razem musimy. I wspomina wciąż o Trójkącie Weimarskim. A co ciekawe, tak bardzo nie eksponuje roli Unii Europejskiej.
I to by wskazywało na to, że pan Radek Sikorski po pierwsze jest przekonany, że Polska już na tyle jest silna, że będą ją traktowali w starej Unii poważnie, czyli Francja i Niemcy, jeśli chodzi o Trójkąt Weimarski. Po drugie, że coś jednak można będzie przeforsować z naszych idei, jeśli chodzi o politykę europejską, czego wcale nie jestem pewien, między nami mówiąc. I po trzecie wreszcie... Ale jakie to miałyby być idee? Tak, i po trzecie wreszcie, no, Radek Sikorski pokazuje, że Polska chce rozdawać karty, tylko żeby rozdawać karty, trzeba, żeby ktoś powierzył w jej spracowane ręce talię tych kart, bo na razie to, myślę, to nie jest takie proste. Czy wyjdzie coś, twoim zdaniem, właśnie z tej ofensywy dyplomatycznej, jeśli tak to można nazwać, te dwa wyjazdy? Nie można. Myślę, że na pewno nie można tego tak nazwać. Jeżeli już, to można to nazwać jakimiś takimi symbolicznymi wyjazdami. No jeden po to, żeby się uwiarygodnić, to znaczy ten do Kijowa, żeby się uwiarygodnić i żeby ktoś sobie nie pomyślał, że tutaj zbaczamy z kursu, albo że nie daj Boże mamy jakieś wątpliwości, albo być może nawet więcej chodziło o to, żeby Radek Sikorski ostentacyjnie jakoś oznaczył na... Był się w przestrzeni publicznej, międzynarodowej, i pokazał, że my nie uznajemy tego przestawienia wajchy na tory, no, jakiegoś prób znalezienia przestrzeni do rokowań. Tak to określmy. To, co w tej chwili, powiedzmy, jest takim głównym trendem, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową względem kwestii ukraińskiej realizowaną przez Stany Zjednoczone. Jeżeli zaś chodzi o wizytę w Berlinie, no to Maciej, no wiesz, no nie chcę tutaj, żeby to wybrzmiało, jakbym, nie wiem, był pracownikiem Telewizji Republika, ale pytanie, czy pojechał po instrukcję, czy po prostu tam pojechał się napić piwa. No Oktoberfest jeszcze przed nami, więc no powstaje, wiesz, no dość takie... No, nie dające się odeprzeć wrażenie, że to właśnie tak jest. No, nie ma żadnego innego powodu, żeby Radek Sikorski jeździł do Berlina i cokolwiek uzgadniał z Annaleną Baerbock, ponieważ ona ma dokładnie takie same poglądy jak on, tylko dodatkowo ona jeszcze należy do Partii Zielonych, w związku z czym, co przeczytałem wczoraj czy przedwczoraj, gdy utknęła gdzieś tam, już nie pamiętam w którym w tej chwili mieście niemieckim, i jej samolot, którym ona się porusza, ten rządowy, nie mógł odlecieć, bo trwała przerwa ze względu na to, że załoga tego samolotu musi tam wypoczywać 20 czy 30 godzin po wykonaniu stosownej ilości lotów. No to przyleciał inny samolot, który przywiózł jej tę załogę nową, żeby ona mogła odlecieć tam samolotem, który był jej. No i tym sposobem oczywiście wszystko było bardzo ekologicznie, taki, no i jak rozumiem, zgodnie z zieloną doktryną. Więc to jest takie pewien drobny niuans natury, nie wiem jak go określić, filozoficzno-estetycznej, który tutaj no, odróżnia te dwie wybitne osobistości, jeżeli chodzi o ich udział w stosunkach międzynarodowych. Natomiast ja nie widzę żadnej substancji, która by wynikła, nie wiem, dla Polski, czy nie wiem, dla polskiego rządu, czy no w ogóle, jeżeli chodzi o stosunki pomiędzy tymi dwoma krajami. Oczywiście trzeba z Niemcami rozmawiać, dlatego że to jest najważniejszy partner gospodarczy Polski, no ale też trzeba przygotowywać sobie jakieś samodzielne plany na dalsze funkcjonowanie polskiej, no tej, nie wiem, jakiejś architektury ekonomicznej, dlatego że no Niemcy gospodarczo już nie są tym krajem co rok temu, co półtora roku temu, co dwa lata temu, a za dwa albo trzy lata na pewno nie będą tym, czym nawet są teraz. Więc nie wiem, na ile Radek Sikorski oczywiście jest tego świadom, albo tam w ogóle na ile bierze takie rzeczy pod uwagę. Jak to ktoś tam pisał, jakiś taki polski klasyk, sądzę, że wątpię, czy jakoś podobnie. Więc to wiesz, to nie jest coś, co moim zdaniem no, nadaje się jako, wiesz, jako takie zjawisko do jakiegoś poważnego komentarza, ponieważ jak na razie nie zauważyłem niczego, co by z tej wizyty miało wynikać. Więc dlatego tak zakładam, no, że skoro tam pojechał, to chyba bez celu nie pojechał, no w jakimś celu musiał pojechać, a skoro nie ma tam nic, z czego dałoby się stworzyć nawet krótki komunikat, o którym można byłoby omówić, on to chyba pojechał po to, żeby się tam czegoś dowiedzieć. No nie wiem, co ma robić, jak ma działać, czy jakie są oczekiwania. No, nie wykluczamy, ale skoro już jesteśmy przy rozrywkowych aspektach tej wizyty, to chciałem zwrócić twoją uwagę, że Radek Sikorski dokonał rozkroku oraz stójki z przewieszką w trakcie tych rozmów, ponieważ wiedział, że nie może całkowicie zrezygnować z roszczeń tam bilion z czymś dolarów czy złotych, już nie pamiętam, czy euro,
które zadysponowało Prawo i Sprawiedliwość w ramach rekompensaty za zniszczenia. Reparacje masz na myśli. Tak, tak, reparacje. Więc on tak nie bardzo może, tak, może od razu sobie z tego zrezygnować. Więc on mówi, że znaczy już nie mówi o sumach, nie stawia tego w ultimatywnej formie, tylko mówi, że no, powinniśmy porozmawiać o jakiejś formie rekompensat i zadośćuczynienia. Rozumiesz, tak się rakiem wycofuje. Ta w ogóle na to nie zareagowała. No przyzna, że to jest dość zabawne, ponieważ już rząd niemiecki dawno zajął jednoznaczne stanowisko. Ja oczywiście rozumiem, że wobec dość wtedy bezczelnie sformułowanych żądań Polski on równie bezczelnie odpowiedział. No ale teraz nie wiem w ogóle, w jakim celu Sikorski to podniósł, jednocześnie mówiąc o niezbędnej przyjaźni polsko-niemieckiej. Ja myślę, że on to podniósł w takim celu, żeby dać stronie niemieckiej możliwość odniesienia się do tego w sposób taki, jaki będzie dla nich wygodny. No, nie widzę żadnego innego powodu. I w tej chwili trwają spekulacje, które ja tak zaobserwowałem tutaj w prawicowej części polskiego Twittera, czyli w propisowskiej części polskiego Twittera z tamtego portalu X, że oni będą teraz celowali w coś takiego, że może dobra, załatwmy tę sprawę tak, że my tam wrzucimy wam jakiś ochłap, typu nie wiem, sfinansujemy odbudowę Pałacu Saskiego albo coś w tym stylu i uznamy sprawę, że załatwiono. I być może dla rzeczywiście, być może to jest jakaś tutaj droga. Ja mówiąc szczerze uważam, że jeśli miałoby rzeczywiście do czegoś takiego dojść, to już lepiej, no, jeśli już musimy mieć ten pałac, jeśli już miałby jakikolwiek transfer w tej materii zostać zrealizowany, to okej, do nich wybudują chociaż ten pałac, bo przez żadnej gotówki Polacy nie dostaną, dlatego że nie ma do tego żadnej podstawy, która, no, która stanowiłaby no, no bazę dla jakichś roszczeń, których można by dochodzić tam gdziekolwiek przy jakimś międzynarodowym sądem, trybunałem czy coś takiego. Już na pewno nie w taki sposób. Zresztą omawialiśmy to przecież wtedy, kiedy to stanęło. No takich rzeczy się tak nie załatwia. No, idzie się najpierw do jakiejś tam kancelarii i omawia się, kładzie się papiery na stół, mówi się, że chcemy tego i tego, takie i takie są nasze oczekiwania, co wy możecie w tej sprawie zrobić. I takie rzeczy załatwia po cichu, a nie się robi z tego po prostu spektakularną akcję. Więc jeżeli zrobiono z tego spektakularną akcję, no to trzeba założyć, że ona jest tylko na potrzeby po prostu jakiegoś marketingu, PR-u i tak dalej. Zresztą wszystkie te, cała ta amunicja została wystrzelana i okazało się, że nic nie dało, jeżeli chodzi o te wybory. Przecież minione 15 października. Także teraz to jest według mnie... Nic ważnego, ale nie sądzę, żeby Radek Sikorski podniósł to z własnej inicjatywy. Jasne. No, wróćmy do Polski już na nasz grunt, ale pozostańmy w sferze zabaw i rozrywek. Otóż wybory samorządowe, które jednak mimo wszystko będą ważne według mnie. Zawsze jest ich jakość i efekty są według mnie istotne, a część obserwatorów to trochę lekceważy, niesłusznie. I otóż Platforma Obywatelska ustami Donalda Tuska była uprzejma zakomunikować, że nie, żadna koalicja, do wyborów idziemy oddzielnie. O, i to jest to, co osiągnął, czego się dobijał pan Czarzasty, pani Żukowska, Biedroń, to jest właśnie rezultat tego latania, skamlenia, nadstawiania określonej części ciała, która teraz ich musi trochę boleć. Mnie rozśmieszyła tylko reakcja Anny Marii Żukowskiej, naszej ulubienicy, która powiedziała, że bardzo dobrze, bo na przykład w Warszawie pani Biejat według ich badań ma 11% i kto będzie rządził w Warszawie, to się rozstrzygnie w drugiej turze. Przyznasz, ciekawa jest to myśl i optymizm tak zwanej lewicy jednak poraża. To nie jest optymizm, tylko naiwność, Maciej. To jest niestety... Ja to jeszcze inaczej nazwę. Przyzwyczailiśmy i to trochę... No tak, no okej, okay. Rozumiem. Można i tak. Ale pozostańmy przy tym terminie, powiedzmy takim no, niewulgarnym. No jest to naiwność, jest to jakaś forma po prostu nieporozumienia. No to cała ta formacja jest jakimś takim budzącym nieporozumieniem. Ale ja nie bardzo rozumiem, co z tego ma właściwie dla nich wynikać. Znaczy, o co właściwie chodzi? Co z tego, że Biejat ma 11%? I tak przecież, jeżeli chodzi o Warszawę, to najbardziej paradoksalną właściwie okolicznością chyba jest to, że obecny prezydent Warszawy, który jest idiotyczny, no jest to
beznadziejnym prezydentem. No powiedzmy sobie to otwarcie. No z punktu widzenia, jakkolwiek na to nie spojrzeć, to minimalnie obiektywnie, no to jest koleś, który kompletnie się nie interesuje miastem. Oddał wszystko urzędnikom i jakimś świrom, tam wiesz, no, jakimś byłym aktywistom, który gdzieś tam pousadzał i tak dalej. I to wszystko. I tam nic się nie dzieje. Po prostu to koleś kompletnie niezainteresowany miastem ani sprawowaniem swojej funkcji. Tam może pójść wstęgę przeciąć, jeśli go w lektyce przeniosą. No to jest, ale ten koleś jest najpopularniejszym, przynajmniej w zeszłym roku, bo w grudniu jeszcze to sprawdzałem, był najpopularniejszym politykiem i najbardziej lubianym politykiem i politykiem o najwyższym ratingu wśród wyborców lewicy. I my, i oni jednocześnie chwalą się tym, że mają 10% Warszawy. Znaczy, no to jest, rozumiesz, no jakaś konglomerat nieporozumień. Po prostu nie wiem, o co chodzi. I oczywiście no pomysł, który gdzieś tam ja zaobserwowałem w ciągu weekendu, no to jest taki, że oni tam sobie będą... przybiją sobie piątkę z jakąś tam organizacją tych ruchaczy miejskich, jak oni tam się nazywają. Miasto jest nasze, czy miasto jest tam, nie wiem, ulice wasze, kamienie. Ja nie wiem, już nie pamiętam, jak oni się tam nazywają, ale to jest jakaś organizacja tam, która wiesz, która no, jest jednym z tych zjawisk, które nie są niczym poza po prostu marką w internecie. No i oczywiście bardzo dobrze, oni tam pewnie piszą dobre komentarze, że tam, nie wiem, nie powinno być tego albo tamtego, eksmisji, spalin, różnych rzeczy, wszystko to jest pewnie prawda. Ja tego tak nie śledzę, bo mnie tu urbanistyczne kwestie aż tak bardzo nie zajmują, natomiast no, mieliśmy już taką próbę, nie wiem czy pamiętasz, był inny taki brand, on teraz trochę przygasł, ale oczywiście też ma dalej duży, że tak powiem, duże zasięgi w internecie, jak to się mówi, czyli Jan Śpiewak. No, który w pewnym momencie, który nigdy nie miał niczego wspólnego z lewicą, ale ponieważ kiedyś wystartował jako prezydent, kandydat na prezydenta Warszawy lewicą, to uznał, że jest lewicowy i chodzi o pada jakieś głupie. Znaczy, no, mówi mądre rzeczy, ale jeśli chodzi o doktrynę, to mówi też głupie. Na przykład nazywał Chiny państwem faszystowskim niejednokrotnie. Więc no, będziemy mieli prawdopodobnie powtórkę z rozrywki. Nic kompletnie to nikomu nie da, nic niczego nigdzie nie załatwi. Natomiast zastanawiam się tylko nad dwoma kwestiami. Pierwsza to jest to, że no, po raz któryś już Donald Tusk dał do zrozumienia czas temu lewicy całej i tak dalej, że no i w ogóle nie szanuje. Ja nawet trafiłem gdzieś na taką informację w Onecie, że czarzasty o decyzji Tuska dowiedział się podobno z rozmowy telefonicznej przed konferencją prasową. Więc jeżeli tak rzeczywiście jest, no to oznacza, że mamy znów powtórkę z rozrywki, to znaczy mamy moment tego takiego uderzenia otwartą dłonią w twarz czarzastego. Kiedyś to zrobił Schetyna, no rozumiem, że teraz to zrobił Donald Tusk. No i pytanie, czy jest jakaś możliwość, że ten aparat poznawczy czarzastego w końcu zajarzy, że to jest jaskinia, nie tego lwa, gdzie poszedł. No nie wiem, mówiąc szczerze, jest to dość wątpliwe, no ale jeżeli nie, no to będziemy świadkami no, różnych takich komedii, które rozumiem, że ta scenka rodzajowa, czyli ten telefon tuż przed konferencją prasową, jakoś tam zapoczątkowała. Kolejną rzeczą jest to, że sam, że najwięcej, najbardziej intensywnie, jeśli tutaj to moje obserwacje jest prawidłowe, to zapewnia nas o tym, że lewica jest gotowa do samodzielnego startu Robert Biedroń. No, Robert Biedroń jako strateg wyborczy i ten jego słynny wynik w wyborach prezydenckich, który był gorszy niż Magdaleny Ogórek, no znów to niezbyt fortunny wybór na tutaj rzecznika kwestii, wiesz, tego, na ile jesteśmy gotowi samodzielnie gdzieś startować. No i właśnie widzisz, znowu, no mamy po prostu konglomerat nieporozumień. No, więc myślę, że byłoby najlepiej dla wszystkich, łącznie z tymi wszystkimi aktorami, Czarzasty, Biedroń, Żukowska i tak dalej, którzy no, w oczach ludzi inteligentnych cały czas kompromitują się z dnia na dzień, z godziny na godzinę niemalże. Najlepiej by było, żeby oni już wszyscy sobie poszli do domu. Naprawdę. Idźcie do domu, dajcie spokój, nie wiem, zajmijcie się zbieraniem znaczków albo coś takiego i dajcie spokój. I wtedy, kto wie, no może w jakichś tutaj sprzyjających okolicznościach by coś tutaj powstało takiego, co by godnie zajęło ich miejsce i nie wiem, godnie na przykład zaczęło pretendować przynajmniej do reprezentacji jakichś tam ludzi wykluczonych, klasy robotniczej, coś takiego. No ale to oczywiście są jakieś takie spekulacyjne marzenia. Natomiast no naprawdę dobrze by było, żeby oni się w końcu pozbierali. I teraz tak. Czy może, tak jak Schetyna, pamiętasz, że gdy Schetyna uderzył wtedy z liścia Czarzastego, no to doszło do w sumie dobrej rzeczy, dlatego że ta lewica się zjednoczyła i tam nawet, wiesz, wyrwali sobie w 2019 roku jakieś 12% czy coś takiego i przez jakiś czas nawet w miarę sensownie działali. No później się to wszystko, to wszystko się niestety rozleciało. Być może to jest tak, że po prostu tam ktoś musi ich od czasu do czasu wybatorzyć i wtedy to jakoś oni się lepiej mobilizują. No to by też nie świadczyło zbyt dobrze o nich, bo to, wiesz,
Także tylko pod wpływem przemocy myślimy, to też nie jest zbyt dobre, ale być może teraz w wyniku tej konfrontacji, przeprowadzonej w jeszcze bardziej poniżający dla lewicy sposób niż poprzednio, może też wyniknie coś dobrego. Więc właśnie nie wiem, no może, no nie liczę już na to, że się opamiętają, ale może właśnie się rozwiążą na przykład. To byłoby coś. I nic, no i będziemy sobie to obserwowali. No, zobaczmy. No będziemy. To rzeczywiście optymistyczny akcent taki zabrzmiał, żeby się samo rozwiązali. To byłoby bardzo fajne. Jednak to byłaby drugi raz fraza sztandar proszę wyprowadzić. No jednak tej słuchałbym z radością. Pierwszej słuchałem ze smutkiem. Chciałbym, żebyśmy tutaj tak wiele komentować nie ma co, ale chciałem tylko dwa słowa powiedzieć. Otóż pracownicy, znaczy przepraszam, kolejne państwa zachodnie wycofują się z finansowania Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie, w skrócie UNRWA. Dzisiaj dołączyła Szwecja, przedtem to były Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Włochy i Wielka Brytania. Otóż dlatego, że według informacji przekazanych ONZ-owi przez Izrael, pracownicy tej agencji mieli brać udział w ataku Hamasu na Izrael 7 października, podczas którego terroryści zamordowali, jak pisze Gazeta Wyborcza, 1,2 tysiąca osób i wzięli kilkuset zakładników. No, muszę ci powiedzieć, Bojan, że jak ja zobaczyłem na paskach tą informację i ją tam troszkę zgooglowałem, to jest ten rodzaj reakcji międzynarodowej, który naprawdę ludzi przyzwoitych winien przyprawiać co najmniej o mdłości, jeśli nie o bardziej emocjonalne reakcje. Ponieważ kiedy jak kiedy, teraz kiedy Izrael naprawdę zajmuje się ludobójstwem i czystkami etnicznymi, kiedy giną naprawdę tysiącami cywile, nic niewinni, dzieci i kobiety i starcy, to pomoc uchodźcom jest rzeczą no naprawdę pierwszorzędną. Oni tam naprawdę zdychają z głodu. I to jest naprawdę moment, w którym jedno państwo będące stroną tego konfliktu mówi, nie, nie, pracownicy tego brali udział. No dobra, brali, no i co? Brali, no i co? I to jest no powód, tak. Rozumiem, i to jest powód, że co, że to tych wszystkich uchodźców trzeba pozbawić pomocy i pieniędzy? Naprawdę? To jest ten powód? Rozumiesz? Odpowiedzialność zbiorowa na pełnej. Słowo ci daję. I nikomu nie drga brew, ucho, cokolwiek, nic im nie drga, rozumiesz? Ja już nie mówię o sumieniu, bo ich nie mają. No, coś przerażającego, do czego ten świat zmierza i jak łatwo skazuje na śmierć w majestacie prawa, bo oni oczywiście zaraz powiedzą, że nie, jak to. My nie będziemy wspierali terroryzmu. A tam giną naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi. No poza tym, że mogę również podnieść ręce do góry i zademonstrować jakąś bezradność, no i podpisać się pod wszystkim tym, co powiedziałeś, no jest to moralnie jakieś no zupełnie niedopuszczalne. Poza tym jest to ewidentny wyraz zemsty jakiejś, to znaczy to nie jest przecież tutaj, to niczego nie załatwia. No, ci ludzie, którzy gdzieś tam są przepędzani, już wszystko jedno z jakiego powodu, no ale i jakiej dokładnie tam są, wiesz, jakiego, do którego, że tak powiem, z tych segmentu narodów arabskich należą, bo to przecież jest agencja, która tam uchodźcom na Bliskim Wschodzie w ogóle pomaga, no nie tylko Palestyńczykom i tak dalej, to wszystko jedno, nie? No to wiadomo, że w tych okolicznościach, kiedy napięcie o charakterze wojennym jest wysoce, no jest bardzo podwyższone na Bliskim Wschodzie, no to ta agencja ma bardzo dużo do zrobienia. No i w tym momencie kraje zachodnie, czyli te kraje, no, które mogą sobie pozwolić na finansowanie tego rodzaju instytucji, to finansowanie wycofują. No i no, jest to wyrazem czego? Jest to wyrazem oczywiście tego, co ty powiedziałeś, to znaczy zastosowania odpowiedzialności zbiorowej, ale wobec kogo? Wobec słabszego. Tak. Bo chciałbym zobaczyć, jak oni kiedyś zastosują na przykład odpowiedzialność zbiorową wobec Stanów Zjednoczonych. Bardzo by mnie to ciekawiło. Nie, nawiasem mówiąc, ostatnio oglądałem, to chyba było w sobotę, znaczy w sobotę oglądałem, nie pamiętam, z którego to było, ale Maria Zacharowa podczas jednej z tych swoich takich konferencji prasowych, które ja tu uważam, że to są takie ataki zaczep publicystyczne, które ona tak przeprowadza, właśnie powiedziała a propos Stanów Zjednoczonych i tego, co dzieje się w Teksasie na południowej granicy, tak zapytała retorycznie, czy gdyby teraz Rosja zaczęła dostarczać broń do Teksasu, to również nie zostałaby uznana za stronę konfliktu. To jest takie dosyć, no, w tym kontekście
w ogóle międzynarodowym interesujące. No ale jeżeli miałbym wracać, powrócić na Bliski Wschód, no, to mogę tylko powiedzieć, że w tej chwili najtrudniejsze moim zdaniem i największe, tak, najtrudniejszą zagadnieniem, najbardziej niebezpieczną kwestią są podchody Nie Stanów wiem, czy Zjednoczonych, mnie Izraela słychać, oczywiście czy również, Bojana ale słychać głównie teraz. Stany Zjednoczone są W każdym razie inicjatorem ze tego swojej typu strony podchody pod chciałem rozpętanie zameldować się pewnych pełnoskalowej problemach wojny z technicznych. Islamską Mam nadzieję, że Republiką zaraz się nam Iranu. No rozwiążą. jeżeli do tego dojdzie, no to rzeczywiście jesteśmy Audycja i tak ugotowani zmierza na ku końcowi, długie ale lata, chciałem jeszcze wysłuchać dekady. Bojana do końca, ponieważ to są rzeczy istotne dotyczące Halo? Palestyny. Mów teraz, A, bo jesteś, przepraszam, tak, przez chwilę jestem. wydawało mi się, że cię nie. Skończ kwestię, proszę cię. Słyszysz mnie? Halo, No halo? tak, ja skończyłem kwestię. Właśnie nie jestem pewien, w którym momencie ty przestałeś mnie słyszeć. Tak, tak, ja cię słyszę. No dobrze, w każdym ja razie. Cię słyszę, ale niestety. W każdym razie niestety mówiliśmy. nie wiem, kiedy ty przestałeś słyszeć mnie, więc nie wiem. Nie, w gruncie rzeczy ja cię przestałem słyszeć pod koniec twojej wypowiedzi właśnie dotyczącej tej odpowiedzialności zbiorowej, która jest stosowana wobec słabszych. Nie, znaczy odpowiedzialność zbiorowa. To ja tylko powtórzę, że odpowiedzialność zbiorowa to tak, tylko w tej chwili, jeżeli mielibyśmy tutaj no jeszcze raz robić jakiś no, obrachunek tego, co dzieje się w tej chwili na Bliskim Wschodzie, co stanowi poważne niebezpieczeństwo, no to jest jedna rzecz oczywiście, dlatego że to odbiera właściwie no, możliwość no, udzielenia jakiejkolwiek minimalnej chociażby pomocy ludziom, którzy są ofiarami no, wszystkiego tego, co się tam dzieje w tej chwili, nie tylko w Gazie, ale i wokoło. Ale oprócz tego wisi nad nami widmo wojny z Iranem pełnoskalowej, pod którą podchody robią cały czas Stany Zjednoczone. No tam oczywiście, tak jak już powiedziałem, Izrael też trochę, ale no, przede wszystkim chodzi o to, że tutaj Stany Zjednoczone no, są takim największym, znaczy no, nie oczywiście wszyscy, no ale duża część tego establishmentu amerykańskiego jest orędownikiem rozpętania tej wojny. No i wtedy będziemy ugotowani na długie lata, a jak dobrze pójdzie, to i na dekady. Tak, to i prawda. Wtedy to, co się dzieje w Gazie, to zobaczysz, Maciej, o, to będzie, będzie po prostu pikuś zupełny, a jakie będą, i to wiesz, mówię ci, to jeżeli byś do czegoś takiego odpukać, wiesz, jeżeli by do czegoś takiego doszło, to już jedno, że żal oczywiście tych ludzi, którzy zginą w tej wojnie w wyniku tam bombardowań, ostrzałów artyleryjskich, wiesz, wymiany ognia na różnych frontach i tak dalej, ale ci, którzy potem umrą, wiesz, setki tysięcy albo miliony ludzi, którzy umrą z głodu, z biedy, z wycieńczenia i tak dalej, to nawet nie chcę o tym myśleć. Plus do tego oczywiście gigantyczna fala, wiesz, uchodźstwa, przy której znowu to, co się działo w 2015 roku czy tam 16 roku, to w ogóle będzie, wiesz. Zefirek łagodny. No dobra, na tym możemy skończyć. Będę Państwu bardzo wdzięczny za lajkowanie, komentowanie i subskrybowanie oczywiście kanału. Subskrypcje cały czas rosną, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i bardzo też jesteśmy wdzięczni za Państwa wsparcie finansowe. Proszę o nas nie zapominać. Bardzo jest nam potrzebne to wsparcie, właśnie szczególnie w tych coraz trudniejszych wynika z tego momentach. Dziękuję Ci, Bojan, bardzo dziękuję Państwu. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Kłaniamy się najuprzejmie.